prognozach nie widać jeszcze cieplejszej wiosny, choć w połowie tygodnia temperatura wzrośnie do 15 stopni, od piątku znów poniżej 10. Justyna Janus-Konarska, witam Państwa i zapraszam na szczegóły jutro. Pogodę kształtować będzie głęboki, agresywny niż z nadpołudniowej Skandynawii. Na wschodzie pogodę psuć będzie front ciepły, a na południu front chłodny z porywistym wiatrem. Z zachodu napłynie cieplejsze powietrze atlantyckie i na termometrach zobaczymy od 5 do 9 stopni chłodniej będzie na przedgórzu Karpat, a teraz już Dolny Śląsk. Noc w regionie pochmurna, ze słabymi opadami mieszanymi, od deszczu po śnieg. Zimno, od minus 6 do minus 1 stopnia. Poranek pogodny i słoneczny. Po południu nadal dość pogodnie, ale chmur zacznie przybywać i pod wieczór na zachodzie regionu znów pojawią się opady mieszane. Uwaga, będzie wiecznie, z temperaturą od 4 stopni w Płocku do 9 w Legnicy i we Wrocławiu. Ciśnienie będzie spadać. W południe wyniesie 1000 hektopaskali wiatr południowo-zachodni, umiarkowany, okresami porywisty, a biometr i warunki na drogach zmienne. Po cieplejszej połowie tygodnia, od piątku znów chłodniej i wciąż pogodowa przeplatanka, tak typowo kwietniowo, trochę zimy, trochę lata, raz słońce, a raz deszcz ze śniegiem. Spokojnego wieczoru Państwu życzymy. Do zobaczenia.